czas spotkać ciebie jeszcze jeden raz, tonąć w niebie. Myślę, że może być. Zespół Wolwer, witamy serdecznie. Cześć, witajcie, witajcie. Dzień dobry. Tomek Lubert i także Mariusz Totoszko, a tutaj przy mikrofonie w studiu Radia Jelka w Lesznej Piotr Pazowa i zajmiemy sobie kilka minut bardzo przyjemną rozmową o tym, co słychać w wielkim świecie muzyki. Ten wielki świat muzyki dla Mariusza, można powiedzieć, właśnie się utworzył już tak na dobre, prawda? No myślę, że właśnie jakaś taka podstawa się utworzyła i ugruntowała i teraz jakby się dopiero to wszystko, szczerze mówiąc, zaczęło. Jak to wygląda w Warszawie? 7 lat temu zaczynałeś, miałeś zwroty, upadki, bolało czasami? Wiesz co, no życie jest bardzo przewrotne, ale jeśli dąży się do tego, co się tak naprawdę chce robić, to w gruncie rzeczy faktycznie można osiągnąć, tylko tak jak mówię, trzeba wierzyć. No nie było kolorowo, były sytuacje, kiedy trzeba było zająć się w ogóle jakimiś takimi bardziej przyziemnymi sprawami, zejść na ziemię i poszukać pracy, żeby po prostu nie utonąć w tej wielkiej wodzie. Ale cały czas, tak jak mówię, szedłem do przodu i cały czas myślałem o tym, żeby na tej scenie na długo zagościć. No i ten czas doprowadził mnie do Tomka. Dobry rok temu spotkaliśmy się, bo już prawie będą 2 lata. I tutaj pytanie do Tomka. Jak to było z tym, że trafiłeś się na Mariusza i dlaczego akurat on, a nie inny facet, kobieta? My już tu byliśmy jakieś chyba... Kiedy byliśmy? Rok? Rok temu w czerwcu dokładnie. No właśnie, już opowiadaliśmy, ale możemy opowiedzieć jeszcze raz, bo to sympatyczna historia bardzo była. Okazało się, jak wpadł nam pomysł, że będę tworzył nowy zespół, no tam zapytałem się parę znajomych osób. No i nasza taka wspólna znajoma stwierdziła, że ma tutaj kogoś. No i tak się złożyło, że to był pierwszy osobą, którejśmy przesłuchiwali do Wolwer i o tyle fajnie, że nie musieliśmy przesłuchiwać już więcej i tyle. No a dlaczego on? Dlatego, że no, po prostu ma dobry wokal, ma osobowość i idealnie pasował do tego, co chciałem zrobić. No i jest. I wyszło, udało się. Jak no podejrzewam, słychać? Że kilkunastoletnie, może dwudziestoletnie fanki to... Słysząc te teksty o miłości wyśpiewywane przez przystojnego Mariusza, no robi im się gorąco. To chciałeś osiągnąć właśnie? Nie wiem. Powiem szczerze, to warstwa tekstowa troszeczkę później powstała. No oczywiście fajnie, jeśli młode osoby... No zawsze tak jest, jak się śpiewa o miłości, to większość dziewczyny w większości reagują na takie teksty, może chłopaki też, nie wiem. Chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że mieliśmy taką przygodę w pytaniu na śniadanie w Telewizji Polskiej. Działaliśmy, odpowiadaliśmy na pytania oczywiście słuchaczy i widzów i się okazało, że sami faceci do nas pisali. Dokładnie. Kobiety zaczęły później, ale widocznie kobiety w tym stuleciu wstają trochę później. Natomiast tak muszę powiedzieć szczerze, że przekrój wiekowy jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o naszych fanów, bo zaczyna się tak naprawdę od kilkuletnich już fanów grupy Wolwer, zakochanych w grupie Wolwer, skończywszy na tam naprawdę wysokiej półce kilkudziesięciu lat. Także jest bardzo, no bardzo właśnie. Szeroko, bardzo fajnie. No właśnie, my zakładaliśmy, że po prostu będziemy grać bardzo dobrą muzykę na określonym poziomie. Oczywiście jest to cały czas pop, ale zrobić dobry pop jest tak naprawdę najtrudniej. I te teksty oczywiście trafiają do dziewczyn, wiadomo, ale tak jak to powiedział, rozrzut jest bardzo duży, bo po prostu to jest dobra, melodyjna muzyka i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zresztą tak też my zamierzali, nie gramy tylko dla młodych osób, jest też mnóstwo, nikogo nie obrażając, jak powiem, starszej generacji. No nasi rodzice na przykład. To też jest bardzo dobry. I co mówią? No mówią, że fajnie, podoba się. I właśnie to jest dobre, bo wydaje mi się, że znaleźliśmy taki złoty środek pomiędzy właśnie tymi młodymi osobami, które dostrzegają coś w muzyce i tymi troszeczkę starszymi i przede wszystkim trafiamy do naszych rówieśników. Tak jak to fajne zespoły właśnie, tak jak takie zespoły, jak Toto. No, ale właśnie... Nie, ale to był ten pomysł właśnie. Chciałem powiedzieć też, że najważniejsze jest to, że zespół Wolwer to nie jest tylko zespół płytowy, zespół, który nagrywa w studio, ale też przede wszystkim koncertuje, a kontakt właśnie z naszymi fanami, z publicznością na koncertach jest rewelacyjny, ponieważ płyta może się podobać to, co się słyszy właśnie osobom starszym, które sobie coś tam o tym myślą, natomiast na koncertach pokazujemy o wiele więcej, pokazujemy pazura, gramy mocno, gramy głośno i to właśnie lubią młodzi ludzie i tutaj jakby to wszystko się tak fajnie łączy, taka fajna korelacja. Zupełnie przypadkowo dodajmy, że koncert już niebawem, prawda? No właśnie. Za kilka godzin. Za parę godzin. No. Właśnie chcieliśmy wszystkich zaprosić.
dzisiaj. Do klubu Kosmos, tak. Ładnie brzmi. Na wieczór występujemy chyba o północy, więc tak, tak przysłowiowego Sylwestra będzie wesoło i gorąco, ciekawie. No, i przychodźcie, właśnie... przychodźcie, będzie fajnie. A ja w ogóle jeszcze chciałem z tej strony powiedzieć, bo miasto Leszno i o nim bardzo dobrze zawsze wspominamy i nie zapominamy o tym, co, że tak powiem, dla nas zrobiło, bo faktycznie mieliśmy tutaj 28 maja gościć na koncercie. 28 maja okazało się, że wygraliśmy festiwal Top Trendy i dziękujemy tutaj z tej strony całemu miastu i oczywiście mieszkańcom i wszystkim naszym fanom, którzy pozwolili nam właśnie, żeby móc pociągnąć, zacząć od takiego małego sukcesiku i pociągnąć to dalej i wiemy, że oczekujecie na nasz koncert i na pewno nasz koncert się tutaj niebawem odbędzie, bo cały czas jest w planach, w podziękowaniu właśnie za te wszystkie głosy i za to, że daliście nam taki fajny flow. Dokładnie, jak jeszcze tu jesteśmy w Lesznie, na przykład mi się przypomniało, że tu jest bardzo fajny, mieści się portal Gwiazd Online, tak? Dobrze mówię? Z Leszna są? Dokładnie tak. No właśnie. To wszystkich tutaj leszowian z Gwiazdy Online bardzo... Leszczynian. Okej. Okay. Sorry, Tomek. No widzicie, no ale ten, my jesteśmy muzykami na wolno. Tak, panowie z pewnej telewizji, którzy robią transmisje żużlowe ze stadionu Smoczyka, mówią Lesznian. Albo na przykład, a ja znam na przykład Natalię Lesz na przykład. O. Ale też. Tutaj błędy już nie ma. Nie ma. Tomku, ja chciałem ciebie zapytać przy okazji o nazwę. No, znowu V. Prozaiczne. Czemu? To V. No, V się bardzo dobrze kojarzy. Ja już mogę odpowiedzieć na pamięć, bo znam tę historię, bo mi się dużo osób to pyta, ale bo to sympatyczna bardzo historia. Jak mówię, na początku Virgin, no to tak po prostu wyszło, bo nam pasowało to do wizerunku naszej wokalistki. Potem wideo, no to już się tak zastanawiałem, że może coś w tym być, a Volver było zrobione z pełną premedytacją, ale ta fałka to tak fajnie wygląda, można, tak jak zawsze się śmiejemy, że w wieku 80 lat można zrobić zespół Viagra na przykład. No właśnie, planujesz kolejny projekt, czwarty, czy na razie zostajemy? No nie, no weź to ja... Też na to pytanie jestem bardzo dobrze przygotowany. Nie, bo mi często zadają, no tak też można się zastanawiać, skąd to się bierze, no ale... W wielu krajach bardziej cywilizowanych od naszego, gdzie jest wyższa kultura muzyczna, mnóstwo osób robi 1000 projektów i nikt jakby nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Skrajnie chcesz muzycznie, dodajmy, bo to tak, jest... Tak, dokładnie. A tutaj to tak wyszło. No, to jest. No, Volver mam nadzieję, że będzie trwał bardzo długo, bo to bardzo dobry zespół i bardzo fajni ludzie. A co będzie, to będzie. Takie kiedyś zdanie wymyśliłem, że jak biorąc ślub, nie zakładać rozwodu i tak też jest tym razem. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć tutaj właśnie a propos tego pytania dodać, że faktycznie świetnie jest móc spełniać swoje marzenia, a właśnie Tomek tak robi, po prostu ma taką możliwość, że po prostu zrobi wiele rzeczy ciekawych. Dzisiaj jest to Volver, za chwilę może być to coś innego, ale on po prostu spełnia swoje marzenia i to jest świetne, że może to robić i jest w tym dobry. No ale właśnie tak przy okazji, tylko jeszcze wspomnę. Volver ma nadzieję, że będzie trwał i tak na to się zanosi bardzo długo, a każdy z nas może robić 1000 też innych rzeczy i to tylko dobrze wpływa, bo się po prostu rozwijamy, a Volver będzie taką bazą i chyba do tego dąży i to jest chyba nie głupi pomysł na życie. Pytanie jeszcze do Mariusza, oficjalnie Toto. Mówił na ciebie jeszcze Misiek? Wiesz co, to jest piękne pytanie i kojarzy mi się oczywiście z tyloma latami pobytu właśnie w Lesznie, w sklepie muzycznym, którego serdecznie pozdrawiam, właściciela, oczywiście Mariusza i Jacka, z którymi bardzo długo pracowałem i tak naprawdę to jest przezwisko, które miałem tylko tutaj, tylko w Lesznie, w sklepie muzycznym. Mówił tak na mnie też oczywiście Irek Pecol, którego serdecznie pozdrawiam, i parę fajnych osób, ale to tylko zostało w tym miejscu, to jest już do dzisiaj i myślę, że już na zawsze. A ja mogę coś powiedzieć jeszcze? No oczywiście. A propos, co mi się skojarzyło z Lesznem? Bo tutaj dużo koncertów graliśmy i jak kiedyś grałem tu zespołem na V takim, nie powiem też, znaczy zespół to nazywa się Virgin, a graliśmy i mieszkaliśmy w takim hotelu, akurat nie powiem nazwy, i tam pani powiedziała, że nas nigdy już nie wpuści. A wpuściła. A dzisiaj wpuściła. Czyli my już wiemy, dlaczego zakładasz kolejne zespoły, żeby móc wrócić do tych hoteli. Ale to nie było, nie, bo tutaj była zupełnie inna historia, bo takie tam rybki pływają i tam przez przypadek ktoś padł i zabił rybkę. A, pozdrawiamy. Tak, z killera rybek pozdrawiamy, ale to nie było... Czy pani słuchający nas teraz w hotelu mają się czego bać po dzisiejszym koncercie? Nie. My tylko rock'n'roll mamy w nazwie, mówisz. My o 23 idziemy grzecznie spać. No akurat dzisiaj nie można dzisiaj było. Nie, gramy a dzisiaj nie, tak. Nie, ale to już wiesz. Wszystko, co mieliśmy do zrobienia, zrobiliśmy już w Lesznie parę lat temu. Dzisiaj na spokojnie, grzeczni, Volver. Zapraszamy serdecznie. Przypomnijcie jeszcze raz, gdzie gracie i o której godzinie. Tak, zapraszamy do klubu Kosmos, Krzycko Małe,
na godzinę 24. Oczywiście przyjdźcie wcześniej, zobaczcie się w fajne jakieś napoje i czekajcie na nas z utęsknieniem. Dokładnie, zapraszamy wszystkie dziewczyny, chłopaki oczywiście też, żeby nie było. Tak. Tomek Lubert i Mariusz Totoszko, zespół Wolwer. Obca tak, wyruszam wiec.